A w dzisiejszym odcinku spotkamy sobowtóra naszego przyjaciela z Węgier. Ahoj, witamy na Słowańsku, Technickie Muzeum. Baczajta, co tu mamy? Pokażemy Wam bardzo fajne, klasyczne czeskie samochody. I nauczymy się praktycznego języka słowackiego. A jeszcze właśnie pierwsze muzeum, które znikło, a które robili aj pierwsze, a tam są też motorki. Dzień trzeci, czas na powroty, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy wracać tą samą drogą, tylko pojedziemy przez przejście w Chyżnym, a po drodze zobaczymy jeszcze jakieś muzeum w Słowacji, no bo przecież jak można tak przejechać przez Słowację, nie zaglądając do jakiegoś muzeum. No i znaleźliśmy Muzeum Przemyslena, Techniczkie Muzeum. To jest Techniczkie Moto Muzeum Przemyslena Nowaki. O. Proponuję wklepać to w nawigację. Na 100% wszyscy dojadą. Zobaczycie, jeżeli byście kierowali się tak samo jak my z Budapesztu w tą stronę, to będziecie przejeżdżać koło elektrowni atomowej, tak, na Słowacji. Bardzo blisko zresztą, to praktycznie przy samych tych kominach przyjechaliśmy. Temperatura cały czas bardzo gorąca. Tym razem Konrad mógł się zadowolić tym, że zdjął dach i więcej zużył mgiełki. Mgiełka, można powiedzieć, że wziął transporty tej mgiełki. Tak, jak no, tylko było widać, no generalnie miałem trochę to wyższe auto niż ty, więc ciebie pewnie ta mgiełka omijała, ale mi na szyby opadała. Więc tutaj, no jak jedziecie cabrio i wybieracie się właśnie w taką podróż jak my i jedziecie właśnie w takiej konfiguracji jak Konrad, to proponujemy zgrzewkę pięknej gryzy mgiełki. Tak, bo chyba zużył więcej niż benzyny. No zdecydowanie. Z tego co było widać, jaką chmurę zostawiasz za sobą, to trochę tego poszło. Ahoj, witamy na Słowańsku, Technickie Muzeum. Baczajta, co tu mamy? Piękne mobilki, stare mobilki. Prosim, nie chcę patrzeć. Zaprosił nas przemiły Słowak. Wyłapaliśmy tutaj właściciela, kustosza. Kustosza. Chyba pewnie kustosza tego muzeum, więc on nam teraz w paru zdaniach opowie, gdzie dojechaliśmy. Także to jest Mototechnickie Muzeum. Już przybliżnie 20 roków to było tak, jako że jest zniknięte. Tu za mną są potem takie te najstarsze auta, ale wszystkie auta własne, a są tu všetko, čo majitelia pozbierali za tie roky, ono je to súkromné muzeum a vlastne tak už generácie sa tomu venujú. Čiže už prastarý ded terajšieho majiteľa zbieral nejaké motorky, auta a všetko a potom to postupne dávali do muzea a aj renovujú tie motorky alebo auta. Čiže všetko, čo tu je, je buď od majiteľov alebo požičané.
Dużo jest w twojej kolekcji takiej, czy to jest tylko twoje, czy skądś jeszcze bierzecie to? Dostajecie, pożyczane są rzeczy? Niektóre są pożyczane, ale oni potem aj často zakupujú, napríklad aj dneska volalo pán, či náhodou nekupujú veteráni nejaké ďalšie autá. Čiže oni niektoré aj vlastnia a väčšinou tá renovácia trvá tak rok alebo dva. Macie tylko jedną halę, czy macie kilka hal? A jej tu vlastne 5 týchto budov, ktorých sú. Toto je najväčšia a vznikla aj, no nevznikla až tak nedávno, už pred 15 rokmi približne. Potom je tu ešte hala Múzeum Hračiek. Ďalej taký veľký stan, tam sú zase auta, ktoré sa nezmestili sem, čiže aj nejaké hasičské auto. A ďalej je ešte jedno múzeum, v ktorom sú predmety do domácnosti alebo nejaké kancelárske potreby. A ešte vlastne prvé múzeum, ktoré vzniklo a ktoré robili aj prvé, a tam sú tiež motorky a nejaké, hlavne motorky. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Przypomnij jeszcze dokładnie adres tego miejsca. I nazwę, pełną nazwę i adres. Takže, nachádzame sa v Novákoch na Slovensku. Toto je Mototechnické múzeum. Zameriava sa na veterány a
sme vlastne pri lehote pod Ptáčnikom, ale je to stále ešte v Nováku. Dojechaliśmy do muzeum na Słowacji i to jest ostatni punkt programu naszego czterodniowego Eurotripu. Takim słowackim akcentem kończymy ten węgierski trip. Dokładnie. Dojechaliśmy. Dojechaliśmy, objechaliśmy. No mamy jeszcze w sumie parę kilometrów. No ponad 400 kilometrów jeszcze. Naszymi autami bez klimatyzacji, a temperatura jest bliska 40 stopni, więc sobie możecie wyobrazić, jak wiele poświęcenia dla Was mamy. Pamiętajcie o subskrypcji. No jak się podobało, to oczywiście paluszki i kciuki w górę. No, może to był pierwszy taki nagrywany trip, może będzie ich więcej, bo przecież jeszcze mamy wiele miejsc do zwiedzenia. A wakacje się dopiero tak naprawdę zaczęły. Do zobaczenia. Trzymajcie się.